Cześć, witam was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Auron17, a to jest ostatni, bo siódmy odcinek serii Tydzień z Bound by Flame. Mija właśnie tydzień od pierwszego odcinka, dokładnie 6 dni, bo jednak to jest 7 dni w sumie. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak? Więc wychodzi nam w sumie włącznie z tym piątkiem 7 dni. Dobra, co ja tu rozkminiam? Ostatni odcinek najprawdopodobniej teraz będzie dość przegadany, bo myślę, że mamy tutaj trochę do pogadania. Będzie wybór moralny. Zobaczymy. Muszę pogadać najpierw z tymi ludźmi. Zobaczyć, co to będzie. Faced with any kind of choice, it is impossible to be sure of making the right decision. No one can see all the consequences of their actions on the future. But what I can tell you is that the entity within you is a piece, a limb, torn from the world heart. By sending part of itself to Vertiel to inhabit a living body, it knew it would be protected until it was possible to get that part back. But while it was incarnate, the demon saw what we have done to the world. What terrible damage intelligent beings are capable of. Alas, I fear that now it wants to destroy everything. Wipe the face of the world clean of our corruption, rather than risk that it should happen again. You must free Vertiel from the Ice Lord and break their link with the World Heart. But do not abandon us to the demon. If you let him return to his source, he will certainly regain his strength. But all who live will be destroyed. He will take revenge for what men have made him suffer. None will be spared. And you. Okej. Ona już mnie przekonała, ale zobaczymy, co reszta ma do powiedzenia. The heart of the one who is just is often plagued with doubts. But it all. Kurwa, jak on wolno mówi. When faced with the ultimate choice, the mercenary will remember his duty. And all will be resolved. The life of the knight has been spared by his friend. Now it is the fate of the world that is at stake. The faithful friend will remember his duty. The Ice Lords must perish. Dobra. Here we are, the World Heart. I'm gonna guess that this is not... That is true. It is here that the White Lady was born. But that is of no importance. You are weak, inconsistent, hesitant. The World Heart will overwhelm you and... But can't you help me? What should I do with these spears or the demon? Do whatever you want. Ale mi pomogłaś. One way or the other. Dobra, czyli jaki ja mam tutaj wybór? Burn bright anew, and the necromancers will be the first into the fire. As powerless as when they enslaved the World Heart, no, it will not suffice. They must be annihilated. I'll track them down. The Dead Walkers will be gone. The survivors will have a chance, and Vertiel will be rebuilt, little by little. Little by little, it would take centuries, nay, thousands of years. The World Heart has not been remade whole. Thou must permit me to rejoin with my other half. So that you can take over and burn Vertiel? No thanks. I am the most powerful being in the two worlds. I have got responsibility. Great power is great responsibility. They use me to reign over them, as did the necromancers. How long dost thou imagine that I shall allow thee to use me in this way? I don't know, but you better get used to it. You were the one talking about centuries and thousands of years before our worlds can be rebuilt. And I plan on being right there to keep an eye on them. Meanwhile, do me a favor and let me enjoy this victory in silence. Do you mind?
I co będzie dalej? Co będzie dalej? Jak to się skończy? Jak to się potoczy? I co, utknąłem w World Heart? Co się kurwa właśnie stało? Dobra, więc wychodzi na to, że gra skończyła się całkiem szybko. Spodziewałem się, że będzie trwała sporo dłużej tak naprawdę. Więc tak, jeżeli chodzi o moją ocenę, bo powiedziałem, że po zakończeniu serii jakiejś, którejkolwiek serii będę oceniał. Więc jeżeli chodzi o moją ocenę, moja ocena jest raczej pozytywna, chociaż zawiodłem się troszeczkę na długości gry. Nawet bardziej niż troszeczkę. Zatem, co mnie bardzo ucieszyło, to jest walka. Walka stawia na naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom i duże wyzwanie. Także to się chwali. Bardzo fajny crafting, bardzo fajny system ekwipunku, gdzie nie było syfu. Bardzo fajny system enchantingu przedmiotów. No cóż, fabuła króciutka. To najbardziej boli, że fabuła strasznie krótka. Jeżeli mam się wypowiedzieć na jej temat w kwestii jakości, to było kilka fajnych twistów. Zobaczyliście tutaj chyba jeden albo może dwa, nawet nie jestem do końca świadom, ile był wątek romansu z Sybil, który tutaj był do rozwinięcia. Strasznie słaby, mógł się równie dobrze w ogóle nie pojawiać, chociaż być może coś po prostu przegapiłem tak naprawdę. Być może droga człowieka, człowieczeństwa, a nie droga demona pozwoli na podejmowanie innych wyborów, na poprowadzenie tego wszystkiego inaczej. Pamiętacie, że ja pokazałem wam i sam przeszedłem tylko jedną stronę tej gry, bo tutaj naprawdę faktycznie chyba warto ją drugi raz przejść, co nie zmienia faktu, że jednak to, że jest taka króciutka, mnie wcale nie zadowala. Zobaczymy, przeszły napisy końcowe, były krótkie, to fajne. No i tyle, jesteśmy znowu, w menu głównego nie widzieliście, w każdym razie tak menu główne wygląda. A więc to by było na tyle, ten odcinek króciutki, ale dobrze, że jakoś wyczułem, co tutaj jest na rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przez ten tydzień. Ja bawiłem się świetnie przy grze Bound by Flame. Myślę, że przejdę ją jeszcze raz, wybierając tym razem drogę człowieczeństwa, ale tego wam już nie pokażę. Za to możecie rzucić okiem na kanał Bubble Hero, który właśnie link do niego, adnotacja wyświetla się na ekranie. Myślę, że ciężko ją będzie przegapić. I tutaj Bubble Hero zaczął niedawno właśnie Let's Playa z Bound by Flame. On podobnoż planuje właśnie, tak jak z nim rozmawiałem, planuje pójść drogą człowieczeństwa, także możecie obserwować jego wybory moralne, jego walki z potworami. Ja będę oglądał, szczerze jestem ciekaw, jak sobie będzie radził z bossami. Polecam serdecznie, jeżeli ktoś jest nadal głodny emocji związanych z Bound by Flame. A tymczasem żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni. Kocham was wściekle. Trzymajcie się. To był ostatni odcinek tygodnia z Bound by Flame. Od jutra już wracamy do normalnego harmonogramu. Będą wypuszczane stare, dobre let's playe. Trzymajcie się. Cześć.